Witamy w Strasburgu. Ale za jedna szansa, czy amłoki plus? Macie szczęście od miesiąca, pada i się słabnie. Potwierdzam, wczoraj padało. Już po firmie Donc ici c'est l'association Cadre 67, une association qui a été créée il y a 40 ans. Jesteśmy w Cadre 67, Comité d'Action de Roux 67, jak département Alsacia. Jest to stowarzyszenie, które powstało 40 lat temu. Et en fait l'association a été créée suite à la mort tragique d'une de famille à vélo. Et à l'époque donc à Strasbourg et ailleurs il n'y avait aucun aménagement. To powstało w reakcji na szok wywołany zabiciem rowerzystki, śmiercią rowerzystki. To była matka, po prostu osierociła ileś tam dzieci. Nie było żadnej infrastruktury rowerowej nigdzie we Francji ani w Strasburgu. Właśnie pod wpływem emocji związanych z tym zgonem powstało stowarzyszenie 40 lat temu. Donc en 40 ans, il y a eu différentes municipalités à Strasbourg et sur la communauté urbaine, donc avec les 23 communes autour de Strasbourg, et toutes ont décidé de faire un effort pour mettre le vélo en avant. Więc od tych 40 lat oczywiście były wielokrotnie wybory i władze samorządowe się zmieniały, zarówno w Strasburgu, jak i w tym dużym Strasburgu, tej aglomeracji. I wszystkie gminy zrobiły coś w kierunku tego, żeby sytuacja rowerzystów się poprawiła. A donc aujourd'hui on arrive à Strasbourg à 560 km de piste cyclable et sur l'ensemble du département on est quasiment à 800 km. W tej chwili w Strasburgu jest 560 km infrastruktury rowerowej, a licząc cały departament wynik województwa mamy mniej więcej 800 km. To są trasy w naszym pojęciu. Tak. Donc le cadre 67 s'organise autour de toutes les actions vélo. Je vais vous les démontrer après. Je vais vous expliquer tout ce qu'on fait, sauf pour être le plus simple possible, sauf la vente et la réparation. Więc cadre zajmuje się wszystkimi działaniami związanymi z rowerem, poza naprawą i sprzedażą roweru. Tak naprawdę zajmujemy się wszystkim poza tymi dwoma działaniami. Alors, bien sûr, on n'est pas tout seul à s'occuper du vélo sur tout le département. Il y a nous qui nous occupons de tout ce qui est promotion du vélo. Et il y a deux autres associations qui s'occupent de tout ce qui est autoréparation pour aider les gens à réparer leur vélo. Donc, my się zajmujemy wszystkim, co jest promocją roweru, a dwa inne stowarzyszenia zajmują się pomocą w tym, żeby nauczyć ludzi, żeby sami naprawiali sobie, utrzymywali w stanie technicznym należytym rowery. Alors pour tout ce qui est action chez nous, on s'occupe de tout ce qui est concertation entre usagers et collectivités, soit la communauté, soit le barrage. Więc zajmujemy się między innymi koordynowaniem wszystkiego, co jest z domeny po prostu konsultacji społecznych, zarówno z departamentem, więc Bachem, czyli Dolny Ren, jak i z miastem lub aglomeracją. On s'occupe de tout ce qui est conseil en mobilité sur les administrations, les entreprises, pour le grand public, mais aussi maintenant les collèges et les établissements scolaires. Robimy szkolenia i wspieramy, dajemy rady, jeżeli chodzi o mobilność, zarówno jeśli chodzi dla firm, dla administracji, też dla osób z ulicy, które do nas przychodzą, a od niedawna zajmujemy się też szkołami, gimnazjami, liceami. On s'occupe aussi depuis 2005 du marquage contre le vol de vélo. Od 2005 roku zajmujemy się również walką z kradzieżą rowerów poprzez promowanie systemu znakowania rowerów. Et là, il y a eu des grosses avancées ces dernières années avec un site dédié aux vélos retrouvés sur le domaine public, des vélos non marqués qui sont enregistrés. Il y a eu le marquage à la source chez les marchands de vélos. Il y a eu plusieurs avancées. Et dużo rzeczy tu w ostatnich latach się rozwinęło. Dodatkowo do tego, o czym dowiemy się wczoraj, jeśli chodzi o znakowanie rowerów, też są strony, gdzie można zgłosić zaginięcie czy odnalezienie rowerów, które nie były znakowane. I druga też ważna rzecz, wielu sprzedawców rowerów w Strasburgu znakuje rowery w sklepie jeszcze przed sprzedażą, więc one już są znakowane, to nie musi osoba kupująca rower mieć taki pomysł, że pójdę sobie wygrawerować numer na ramię, ale one już są wygrawerowane, on tylko musi wejść na stronę, żeby połączyć ten numer z jego imieniem i nazwiskiem i innymi danymi.
On s'occupe aussi des vélo-écoles. On s'est aperçu en fait que sur Strasbourg, dans l'hypercentre, il y avait à peu près 18% de part modale de déplacement vélo. Et que dès qu'on arrivait dans les quartiers, on est tombé à 1 ou 2%. Więc zajmujemy się też nauczaniem jazdy na rowerze, gdyż w centrum modal split rowerowy dochodzi nawet do 18%, a jak tylko się wyjdzie z centrum, to często spada to do 1%. Więc jeździmy i organizujemy szkołę nauki na rowerze w tych bardziej peryferyjnych dzielnicach Strasburga. Et en fait, donc suite à ce résultat, on a fait une enquête dans les quartiers pour savoir pourquoi les gens se déplaçaient pas en vélo. Premièrement, le manque de stationnement sécurisé. Le deuxièmement, les itinéraires. Et troisièmement, on s'est aperçu qu'il y avait entre 20-25% des personnes à peu près qui ne savaient pas faire de vélo. Więc dowiadywaliśmy się, próbowaliśmy zrozumieć, dlaczego tak mało osób nie jeździ na rowerach poza centrum, więc jednym z powodów był brak po prostu miejsc parkingowych, drugim był strach spowodowany niewystarczającą infrastrukturą, a trzecim, czyli jednak ważnym powodem było to, że 20-25% osób, co jak na Francję jest olbrzymim procentem, po prostu nie umiało jeździć na rowerze. Voilà, et donc on s'occupe aussi de tout ce qui est stand d'animation sur le domaine public, contrôle technique des vélos sans entrer dans la réparation, et tout ce qui est bourse au vélo ou organisation de journées festives sur le vélo. Więc organizujemy też pewną ilość eventów, jeśli chodzi o przestrzeń publiczną. Robimy przeglądy rowerowe, chociaż nie, tak jak podkreślałem, nie zajmujemy się samymi naprawami. Organizujemy też bourse au vélo. Bourse au vélo to jest takie coś, że jest wielka sala. I rano od 8 do 12 można przynieść swój rower i powiedzieć, ja chcę go sprzedać. Rozmawia się, robi się drobny przegląd i ustala się cenę, zostawia się ten rower i wieczorem się przychodzi, albo się odzyskuje swój rower, jeżeli się nie sprzedał, albo się odzyskuje pieniążki minus 10%, jeżeli się udało go sprzedać. Więc oni raz w miesiącu organizują taką boursouvelu, że explique un peu le principe de boursouvelu, si ça se fait pas de coup. D'accord. Alors il faut savoir que la prochaine, ça sera dimanche. Et qu'il y aura à peu près 400-420 vélos qui seront là déposés le matin et vendus. Więc następny będzie w przyszłą niedzielę i spodziewamy się 400-420 rowerów sprzedać. Więc to jest naprawdę to, co oni robią, to jest kupa roboty. I też wszystkie rowery, jeżeli tous les vélos sont gravés aussi, merci, są pewne. Warunkiem jest, żeby wpisowe tak jakby, to jest wygrawerować rower. Czy on będzie sprzedany, czy nie, on wyjdzie albo u starego właściciela, albo u nowego, ale już wygrawerowany z numerem seryjnym. Więc i żeby wstawić rower do sprzedaży, trzeba zapłacić cenę grawerowania. No i wieczorem się albo odzyskuje cenę sprzedaży minus tą cenę grawerowania, albo się odzyskuje swój rower już wygrawerowany. Cenę ustalają sprzedawcy prywatne osoby, które są rowery. To jest jakiś specjalista. Tak. Czy oni... Czy combien vous facturez le graver? 4 euros. Grawerowanie kosztuje 4 euro. Mówisz o cenach rowerów. Nie, to znaczy tam są osoby, wolontariusze z tego stowarzyszenia, którzy pomagają osobom w ustaleniu, ile jest wart ich rower. Bo często ludzie wyobrażają sobie, że to nie wiadomo jakie pieniądze, albo odwrotnie, byliby w stanie sprzedać Bromptona za 100 euro czy coś. Tam to się zdarzają się takie sytuacje. Więc oni tam są jako ciało doradcze, ale mogą, najwyżej się rower nie sprzeda, albo najwyżej ktoś za tanio sprzeda po prostu. En vrai, de toute façon, si vous voulez, je ferai une démonstration. On va vous montrer avec la brume. Mais posez aussi la question, est-ce que vous conseillez sur le prix de vente? On conseille sur le prix de vente. On donne une estimation, nous, du vélo, avec le prix de vente moyen en magasin et le prix moyen auquel le vélo peut partir en bourse. Quelle commission vous prenez sur... On prend 10% sur la vente. Tak jak pamiętam, 10% biorą z tej sprzedaży, dobrze pamiętam. I oni doradzają ceny, ale sprzedająca osoba ma całkowite prawo uzgodnić cenę wyższą lub niższą w zależności od upodobań. Voilà. Donc ça c'est les principales actions de l'association. Il faut savoir que nous ici on est trois salariés à temps plein. Więc mają trzech pracowników na pełen etat. Il y a 300 membres famille dans l'association. Jest 300 członków, w tym członek to może być jedna rodzina, czyli 300 płacących jednostek, to może być osoba indywidualna lub rodzina. Sur ces 300 personnes, il y a à peu près 25 personnes qui sont bénévoles actifs et qui nous aident régulièrement. Z tych 300 osób 25 to są wolontariusze tacy aktywni, którzy regularnie biorą udział między innymi właśnie w tych boursavelu i w innych działaniach stowarzyszenia. Et ça nous permet de réaliser entre salariés et bénévoles à peu près 400-450 demi-journées d'intervention par an.
Więc jeżeli chodzi o te różne akcje, eventy, 400-450 takich roboczo półdniówek udaje im się, oni w tym to mierzą, więc rocznie, jeśli chodzi o eventy, to mają 400-450 roboczo półdniówek. Bo takie eventy przeważnie pół dnia trwają. Voilà pour la présentation. No więc to jest, chciałem specjalnie krótko mówić, żeby było dużo czasu na pytania. Nie wiem, czy wolicie odnośnie konsultacji, czy odnośnie sposobu szkolenia, czy i tak dalej, więc... Ja bym zapytał jak ten. Czy gmina angażuje się w pomoc ich działalności w sensie finansowym, czy wspiera ich chociaż lokalowo? Finansy ou aider d'une quelconque manière par la CUS ou par Strasbourg. Ouais. Alors, on a des subventions d'action. Donc en fait, on a une partie où on répond à des marchés publics, à des appels d'offres, et c'est ce qui nous permet de financer les actions de l'association. Więc oni działają w sposób projektowy, nie mają subwencji na działanie swoje ogólne, tylko po prostu są przedstawiają projekt gminie. Tak, tak, nie, odwrotnie. Czy są, oni przedstawiają, owszem, projekt gminie, ale są potem po prostu przetargi i oni startują w przetargach. A i lokal to jest tylko ich inicjatywa, tak jak prowadzili biznes, czyli lokal wynajmują sami, tak? Sur un budget de 180 000 euros par an, on a à peu près 80 000 euros de subvention. Et le reste, c'est du financement. Na 180 tysięcy euro budżetu, 80 tysięcy to są różnego typu pomoce, znaczy pomoce lub wygrane przetargi, a 100 tysięcy to jest autofinansowanie ze składek z jakichś płatnych. Jest budżet roczny 180 tysięcy euro. A czy we Francji nie ma, znaczy rowery sprzedawane we Francji nie mają numerów seryjnych ramy, że trzeba, że trzeba je tankować? A gdzie mają numery seryjne? No w Polsce na przykład. Mój ma. Ale to nie jest ujednolicony system, że takie coś, że każda firma sobie robi i nie ma nigdzie bazy danych. I poza jakieś książki wielu odmosów są prawą wiek, a nie miał seryjnych ramek. I oni miały seryjne, każda firma ma swój system, nie ma nikt. Policja nie ma dostępu do jednej bazy danych. A zaletą systemu tego FIUB-owskiego, który oni używają, FIUB jest piętro wyżej, jest to, że to jest jedna baza danych wszystkich rowerów, do których ma dostęp cała policja, zarówno Straż Miejska, jak i policja w całej, i żandarmeria w całej Francji. Ale organizacja pozarządowa jest prowadzona przez... Znaczy, my jako organizacja pozarządowa prowadzimy serwis, do którego ma dostęp policja i jesteśmy oficjalnie uznani przez ministerstwo jako jedyny podmiot, który prowadzi tą bazę danych. Więc... Pytanie, czy w tych kosztach bazy danych to jest te 4 euro, czy właśnie, bo tak, to jest jakiś serwer, tak, cała obsługa informatyczna? I to masz dożywotnie wpisane. I to jeszcze nie, bo te 4 euro to płacisz kadrowi, a kadr nam FIUB-owi daje 2. Oni muszą sobie zamortyzować maszyny do grawerowania, a my FIUB musimy utrzymać serwery i tak dalej. Okej. A mnie interesuje, Sur la vie de l'école, notamment la taille des groupes, le volume horaire, le public visé en termes d'âge. Alors, la vélo école, c'est une pratique qu'on a depuis à peu près 20 ans. Od 20 lat oni szkolą rowerzystów. Maintenant, depuis 2 ans, on a mis une cible, on a ciblé les quartiers justement à cause de ce petit pourcentage de déplacements vélo. Od 2 lat bardziej naszym targetem stały się te dzielnice, gdzie właśnie konstatujemy, że jest niska, znaczy dużo osób, które nie umieją jeździć na rowerze po prostu. Après, il y a donc deux volets pour la vélo école, le volet cours individuel et le volet cours collectif. Więc są tak jakby dwie części, są lekcje zbiorowe i lekcje indywidualne. Alors pour le cours individuel, c'est une cotisation à l'association de 15 euros et ensuite 10 euros par heure. Jeśli chodzi o indywidualne, to jest, trzeba się zapisać za 15 euro, a potem 10 euro za godzinę. Et ensuite pour le volet collectif, c'est des cours où il y a à peu près entre 15 et entre 12 et 18 inscrits. Et là, c'est 10 euros pour 10 séances et ça, c'est financé par un contrat urbain de cohésion sociale. Więc w tych grupowych jest 12 do 18 osób i to się płaci 10 euro za 10
godzin i to jest współfinansowane przez taki projekt spójności miejskiej, taki socjalny projekt. Pozwala, żeby to te akcje nie były deficytowe. Après au niveau des adultes, donc c'est principalement des femmes issues du nord de l'Afrique. Voilà. Et ben les partenaires, on s'appuie sur les partenaires locaux pour nous envoyer ces femmes qui apprennent à peu près en 10 leçons. Więc w tych 10 lekcji jesteśmy w stanie na przykład nauczyć dorosłe kobiety często z północnej Afryki, pochodzące z północnej Afryki. W ich kulturze nie jest nauczyć się jeździć tego rowerze. Przeważnie są to kobiety, więc też nie mają prawa jazdy, albo jeżeli mają prawa jazdy, nie mają samochodu, więc są bardzo wykluczone, jeśli chodzi o mobilność. I właśnie to centra pomocy społecznej z dzielnic nam przysyłają te kobiety. Nie chodzimy i nie szukamy ich, tylko one się zgłaszają do nas za pośrednictwem centrów pomocy społecznej. Tych zbiorowych jest też praktyczna część. Słucham? Tych zbiorowych, bo też nie ma tak, zbiorowych. Tak, jest. Jest praktyczna i teoretyczna część, czyli odnowa przepisów. Est-ce qu'il y a une partie théorique et pratique, ou est-ce que... Alors, il y a 10 séances de 2 heures. Donc, c'est 10 séances de 2 godzinnych. Sur ces 10 séances de 2 heures, on essaye de faire 6 séances au parc au milieu fermé. Więc pierwszych 6 séances jest na placu pour manœuvrer. On essaye ensuite d'avoir une séance où on leur explique un petit peu le code de la route avec des panneaux, avec des livrets. La plupart ne parlent pas français, donc c'est principalement sur des illustrations. Więc następny seans to jest takie zrozumienie, jak to będzie działać w praktyce. Niestety są to często osoby, które nie mówią po francusku albo źle mówią po francusku, więc to jest oparte na ilustracjach, na piśmie obrazkowym. Et ensuite, les dernières séances, c'est pour les accompagner sur les pistes cyclables. Pour vraiment se familiariser avec la pratique du vélo en ville. A trzy ostatnie seanse dwugodzinne to jest, żeby się naprawdę przyzwyczaić do prawdziwego jeżdżenia w prawdziwym, docelowym, miejskim kontekście. Ilu instruktorów jest takim... Combien vous avez d'enseignants par On a Vincent qui est à plein temps sur la vélo école. Więc Vincent jest na pełen etat, zajmuje się, mają jedną osobę, która się tym zajmuje. Podczas zajęć. Podczas zajęć. Jedna osoba. Czyli jest 10 takich osób, tak. Świeży. Tak. Jadą sobie już na to. Jak to faktycznie wygląda? Jest jeden instruktor. To zobaczymy w czwartek, będziemy brać udział w dwóch takich lekcjach. C'est une personne qui encadre 10 leçons comme ça. C'est une personne qui encadre 10 apprentis sur un milieu fermé. Après, dès qu'on sort et qu'on va sur les pistes cyclables, on essaie d'avoir un accompagnateur, enfin une personne comme Vincent, pour 4-5 personnes. Aha, więc tych pierwszych 6-7 seansów to jest 1 na 10, potem jest 1 na 4 osoby. Jak są te wyjścia? Słuszne pytanie, bo mam pewnie podkreślić. Après, il faut savoir qu'une personne qui apprend, souvent au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, elle est fatiguée, donc il y a beaucoup de moments quand même de pause, de calme. Osoby, które się uczą, często są bardzo szybko się męczą, po 15 minutach już mają troszeczkę dosyć, więc jest dużo przerw, dużo, żeby sobie porozmawiać i tak dalej, zatrzymać się. Dalej się uczymy, ale już w troszeczkę innym trybie. Te 2 godziny to jest jednak dosyć dużo. A jakie mają uprawnienia te osoby? Jeszcze raz? Jakie uprawnienia mają te osoby do nauki? Czy zdały jakieś egzaminy? Jakieś ubezpieczenia są? Pour la partie assurance et la partie examen, qu'est-ce qui fait qu'ils ont le droit d'enseigner Alors, il y a plusieurs choses. En France, on a ce qu'on appelle un brevet d'État. Un brevet d'État, c'est un spécial diplôme, pas histoire. Voilà, c'est un diplôme qui est reconnu au niveau de l'État pour pouvoir enseigner certaines activités sportives. Jest te brevet d'état, to są, żeby do różnych działalności sportowych móc prowadzić, trzeba mieć taki brevet d'état. Voilà, donc moi j'ai un brevet d'état. Na przykład Fabien ma brevet d'état. Donc ce qui nous permet d'enseigner à ces personnes la vélo école avec Vincent. Donc il enseigne sous le couvert de mon brevet d'état. Więc dzięki temu, że Fabien ma brevet d'état, to jego pracownik może uczyć jazdy na rowerze. Et la nouveauté, c'est que maintenant, avec l'arrivée du contrat de qualification professionnelle avec la FUB, Vincent va passer ce contrat et pourra lui-même enseigner. Więc dzięki temu, co będziemy jutro na ten temat mówić w FUBie, FUB pracował w takiej grupie roboczej, żeby wypracować taki specjalny certyfikat umiejętności prowadzenia po prostu takiej szkółki. I dzięki temu ta osoba, jego pracownik, ten Vincent, będzie mógł zdać ten egzamin i będzie mieć uprawnienia do tego, żeby
tam albo ten kurs trwa ileś tam godzin, albo jeżeli ktoś udowodni, że już ma doświadczenie w praktyce, że wykonywał ten zawód, to wtedy ten kurs jest krótszy i zakończony egzaminem. Jutro dokładnie po południu to omówimy dwa piętra wyżej. Finansowanie tego projektu z opieki społecznej jest przez przesunięcie środków z opieki, czy w ramach rocznego przetargu z gminy? To znaczy, to jest, nie ma przetargu, ale to jest po prostu z pomocy społecznej, wspomaganie, redukowanie wykluczenia do mobilności. A w ten 1 do 1 to jest czysto komercyjnie, tak? Et donc, quand c'est des cours individuels, un pour un, là c'est à titre commercial ou vous êtes subventionné quand même d'une certaine manière? On est aussi subventionné. Très petite partie, c'est pour ça que les cours, on demande plus d'argent pour la participation. Więc oczywiście to 10 euro to absolutnie nie wystarczy, więc też starają się o dofinansowania, ale jest to jednak część, na które są stosunkowo deficytowe. Ale bardzo mi zależy na tym, żeby jednak te osoby... Aha, czy przy indywidualnych to... No to nie są raczej na plusie. Ale mają drobne też jednak zapomogi na to. Les cours pour en groupe sont subventionnés quasiment entre 80 et 90%, alors que les cours individuels sont subventionnés à 20%. Więc te indywidualne to tam subwencje to jest 20%, a te zbiorowe to jest subwencje to jest 80-90%. Czyli de facto jak organizują te lekcje zbiorowe to jest wkład własny jest bardziej po to, żeby osoby potraktowały to poważnie i żeby po prostu przyszły i tak dalej. A w tym drugim to jednak jest odwrotnie. Je dis juste que du coup le coût, la participation c'est surtout pour que les gens aient quand même une participation et qu'ils sont responsables et impliqués dans le c'est comme ça qu'on fait avoir. Et après, au niveau de l'assurance, parce que la question avait été posée, je crois, au niveau de la séance, ce faible coût qu'on demande, c'est uniquement pour que les personnes soient adhérentes chez nous et du coup, forcément assurées. Bo chodzi o to, że stowarzyszenia we Francji mogą mieć ubezpieczenie dla wszystkich swoich członków i właśnie to zapłacenie za te ileś godzin służy na wykupienie sobie bycia członkiem tutaj i jak już są członkiem kadru, to już mogą wtedy dzięki temu być ubezpieczone, jak jeżdżą na rowerze w ramach działalności kadru. Mamy to samo wyjście. Mogę też odpowiedzieć na to, co ja pytałem. Tak, na co? O tą teoretyczną część, czy jest... No to jest 6 godzin. Tej ale 6 godzin to jest na placu. Na placu i tam jest też przy okazji w przerwach, bo oni się nie szybko męczą. A w przerwach się rozmawia. W przerwach jak się męczą, rozmawia się tak. No i mówiłem, że pismo obrazkowe, bo to są głównie tak osoby niemujące. Et pour terminer avec le cycle vélo-école en groupe, là, on a trouvé une solution avec la ville de Strasbourg sur tout ce qui était vélo-ventouse, donc des vélos qui ne bougeaient pas. On les remet en état, histoire qu'ils soient corrects, et on les vend à un prix entre 20 et 30 euros. Pour sa vélo, du coup? Non, directement aux personnes. Ah, directement aux personnes. Więc jeżeli chodzi o te rowery, to się mówi vélo-ventouse, czyli takie rowery przez ssawki, które gdzieś stają i się nie ruszają, to te, o których mówił Greg dzisiaj rano, jak oni odzyskują, to oni troszeczkę naprawiają, żeby doprowadzić do stanu i sprzedają je w bardzo niskich cenach tym osobom, które uczyli jeździć na rowerze, bo często te osoby już się nauczyły, potem potrzebują na roweru, który będzie w miarę jeździł w cenie rozsądnej, nie że za darmo im dać, tylko bo oni muszą to, jak dostaną za tanio, to potem ktoś nie będą dbać, ktoś im ukradnie, to będą chcieli jeszcze na tej samej cenie. Więc w takiej cenie, która byłaby dla nich do osiągnięcia, ale też nie byłaby za niska, żeby nie szanowali produkt. I po prostu te rowery w ten sposób mają swój drugi czy któryś tam żywot. I te rowery wszystkie idą do kadru? Tous les vélos vont tous récupérer vont au cadre, il y en a pas qui vont à Bruxelles ou à la station. Non, il y en a d'autres qui vont directement ça dépend de l'état. Emmaüs, voilà, ça dépend de l'état. Les vélos qui sont de stanu, jak są w miarę przejezdne, to idą tu. Jak wymagają napraw, idą ale to do innej organizacji. Tak, do innej organizacji zupełnie. Są... Co? Do której organizacji? Bretzel na przykład, to jest tuż obok, będziemy tam jutro rano. Donc ça c'est pour les vélos ventouses récupérés sur le domaine public. Les vélos EPAV vont directement aux ASSO et à Emmaüs. D'accord. Et sur tout ce qui est ARSO, il y a un appel d'offres qui est fait en début d'année aussi pour toutes ces ASSO pour savoir combien elles veulent récupérer de vélos par mois et la ville leur donne tant de vélos par mois. Miasto robi taki, nazwijmy to przetarg, znaczy w każdym razie zbiera, pyta każdego stowarzyszenia, ile jesteście w stanie przerobić rowerów, ile wam dać, bo oni mają dostęp do tak dużej materii, tyle tego stoi, że oczywiście nie można takiego stowarzyszenia tutaj przywieźć 500 rowerów, bo nie są w stanie tego ani przechować, ani, więc po prostu co pytają w przyszłym roku, ile chcecie miesięcznie tych rowerów.